O jacie, jakie fajne! O jakie fajne. A to jest mega. Bomba lodowa. Mam broń, no kolejna broń. Co to jest? Wyrzutnia rakiet. Cześć, witam was serdecznie w czwartym odcinku z Doom Eternal. Jeśli nie widzieliście poprzednich, koniecznie je sprawdźcie. Zostawcie coś po sobie, aby być na bieżąco z każdym kolejnym. Jeśli wam się podoba seria, możecie udostępnić to swoim znajomym. Będzie nas więcej na tym kanale. I bez zbędnego owijania w bawełnę. Zapraszam was do oglądania, lecimy. I witam was serdecznie już z gry. Zaczynamy kolejny epizod z gry Doom. Z gry Doom Eternal. Eternal. W sumie nie wiem, jak to czytać. No tak, zdobyliśmy ten artefakt, gwiezdny lokalizator. I w tym momencie chyba będziemy mogli zobaczyć, zaraz skalibruję ci portal. Gdzie jest ten kapłan? I super. Zamknięto kilka obszarów ze względu na niedobór mocy. Gdy zasilanie powróci, otrzymasz dostęp do całego statku. Okej. Ale coś tutaj mogę gdzieś wejść w ogóle? Tutaj mamy wejście jedno. Tutaj na razie nic. Może tutaj gdzieś jeszcze są jakieś pochowane kryształy? Nie wiem. Tutaj nie wejdziemy. Mamy tutaj wejście, to okej. I tutaj są jeszcze jedne drzwiczki, do których też na razie nie możemy. O, spoko! Spoko! Dobra, lepiej tego nie odtwarzam, bo jeszcze mi YouTube coś tutaj będzie chciał zbanować. YouTube bardzo lubi sobie, niestety, nie zauważyć, że muzyka, nie może być wykorzystywana. Wkładaj baterię strażnicy, możesz znaleźć baterię w trakcie misji lub wypełniają wszystkie trzy wyzwania misji. Ja chyba miałem jakieś, nie? Jedno miałem na pewno. A czy mam więcej? Do rdzenia i dodatkowych układów. Ojeju, ile tutaj się otworzyło nowych rzeczy. Co to jest? To jest nowa broń? Oja. Jak ją mogę odblokować? Czy ona się teraz, nie wiem, coś tworzy, czy jak? Dziwne. O nie, ten statek jest za duży. Ja już nie ogarniam, co ja robię i gdzie ja jestem. Dobra, zobaczmy. Co tutaj jest? Mam jakiś strój. O ja. Aha, żeby odblokować ten strój, potrzebuję dwóch baterii. Czyli te baterie tak naprawdę, dzięki nim będziemy mogli się odblokować jakąś dodatkową zawartość. To jest dosyć spoko, tak mi się wydaje. Dobra. Co to? Bomba lodowa. Okej. Czyli to mogę zamienić zamiast... dla twojego miotacza jest przygotowana. Zamiast granatów, tak? Zające opary ogarną pobliskich wrogów. Musisz ręcznie przełączać miotacz, by wystrzeliwać bomby lodowe lub granaty odłamkowe. Ale jak? O, już widzę, dobra. Wow! Fajne to. Może zostawimy sobie to lodowe. W takim razie... No dobra, co teraz? Zjedź windą do więzienia. Mamy więzienie na statku, wow! Ciekawe, co w tym więzieniu będzie. Może jakiś demon? O, tutaj jest. Jak tam wejść? Ojej! Dobra. Wow, co tutaj się dzieje? No i to jest przepiękne. Kim ty jesteś? No to też jakaś skórka chyba, nie? Nie, no nie mam nic. Ciekawe, czy na statku znajdę jakieś baterie. To by było dosyć logiczne. No spoko. Ciekawe, co to jest. No tu mamy kolejnego ziomka. Czy to jakaś zbroja będzie? Nie wiem. Ups. Dobrze. Krzywda ci się nie stanie na statku, to tyle dobrze. Dobra, jedziemy do więzienia.
Ostatni raz grałem jeszcze w Dooma na VR-ze, na PlayStation 4 i... No tam za dużo fabuły nie było. Ale całkiem też spoko było. Całkiem. Ukaż demony w więzieniu. Okej. Okay. Rozrywarium? The fuck? Gdzie są te demony? Gdzie one są? No dobra, zaraz się okaże. Nie mamy dostępu, czy jak? Albo? Okej. Więzienie demonów. Więzienia demonów umożliwia ci ćwiczenie walki z demonami bez obawy o śmierć lub trwałą utratę zasobów takich jak amunicja czy dodatkowe życia. Nowe potyczki odblokowane są wraz z podstępami w kampanii odkrywaniem nowych demonów. Po zakończeniu treningu opuść więzienie przez portal. Ale ja chyba nie potrzebuję. Ale chyba jednak muszę, co? Czy nie muszę? O nie! Chciałem tylko tak zerknąć. No to lecimy ich ukarać. Ja bym chciał shotguna. Jeszcze jakieś? Właśnie ciekawe, ile ich będzie tutaj. Jeszcze miałem tą broń, ten karabin ulepszony już, dosyć spoko było. No dobra, chyba ukarane, co? Chyba starczy. Ciekawe, czy są tu jakieś znajdźki ewentualnie. Jakieś ruiny to są. Nie wiem. Zobaczmy. Nie, to wygląda jak zwykła arena. Tak naprawdę. Dobra, gdzie ty jesteś, potworzy? Gdzie ty jesteś? Dobra, i z głowy. Portal jakiś. No spoko. Nie wiem, co zrobiłem, ale... Aha, tu te klucze! I w środku na nas czeka... Coś na nas czeka, ale co to jest? Jakaś broń, jakiś harpun, nie wiem, co to jest w sumie. Ale wiecie co? Teraz to mnie naprawdę... Naprawdę mi się to spodobało, więc będziemy zbierać te klucze, jak tylko będzie taka okazja. Punkty pretorskie? Co to jest? Wydawaj punkty, by kupować usprawnienia stroju predatora. Pretora! Przepraszam. Usprawnienie stroju pretora ulepszają posiadane umiejętności lub odblokowują nowe. Wybierz dostępną kategorię. Otoczenie. Okej. Okay. A ile ja mam tych punktów? 1. No to za dużo tu nie będę miał. Pokazuje na automapie jej stację. Ujawnia. Bla, bla, bla. Szybsze łapanie krawędzi i małpich poręczy. A to? Kombinezon przeciwpromienny chyba, ale tam to wygląda jak A. Otrzymuje mniej obrażeń od toksycznego szlamu i toksycznej wody. No dobrze, no może to chyba najlepsze, zobaczymy. Niech będzie, że weźmiemy sobie to. Mam jeszcze jakieś tutaj, jakieś takie dziwne coś. A to chyba runa jest, prawda? To jest chyba jako runa. No dobrze. To już wiemy, po co są te ziomeczki. No tak. No to te baterie będę teraz szukał. Ejo, ale fajnie. Rozbudowane to bardzo. Dobrze, podążajmy do kolejnego punktu. Myślę, że teraz wyruszymy już na kolejną misję. T
Tak czy nie? Jeszcze chyba nie. Co to? Aha, bo to chyba za tym mam iść, no. No tak. A jest notatka jakaś. Wpis zasobów Wegi? To tak. Fortyce Zagłady to stacja dowodzenia, używana przez strażników do operacji wojskowych. Datowania metodą MSS sugeruje, że obiekty zbudowano za panowania króla Danaka, a analiza widmowa sygnatury energii wykorzystywanej do zasilania różnych systemów potwierdza tą hipotezę. Tę. Chociaż kamienna, metalowa, bla bla bla, nic nie wskazuje na niektóre systemy. Okej. Okay. Dobra. Czyli informacje ogólnie o tej fortecy, czyli o naszym statku. Ej, ej, ej. Spoko. Wow, okej. Możemy tutaj chyba coś sobie zmieniać. Czy to wygląd, czy też celownik, tak? Nie wiem, nie ogarniam jeszcze tego. Ale jest nasza gablota z bronią. Jest nasza gablota z znajdźkami. Ha, fajnie. Elegancko to wygląda. Gitary? Ej, ej, ej. Ej, spoko. Ale ten komputer tutaj ewidentnie nie pasuje. O, ja pierniczę. Chyba, że to jest też jako antyk taki, nie? Może być. No to wygląda już bardziej jak taki... Kurde, jakbym miał taki gamingowy osprzęt, to ja bym to nagrywał, kurde. Już Dooma byście mieli na jutro. W całości. Dobrze, co ja mam zrobić? Bo ja tak się kręcę bez celu. Ja mam gdzieś tam do góry wejść. No bez sensu, że ja tutaj wlazłem. Może przez te drzwi. No nie. O jacie, jakie fajne. Ale ekstra. Wow. Ej, to jest kozak. To jest kozak. Przecież ten statek to można zwiedzić normalnie. On jest tak duży. Ale kozackie. Tam jeszcze chyba jedno wejście było. Takie boczne, nie? Chciałbym zobaczyć je. Cholera. No jest fajne. Wow, wow, wow. Kościół jakiś. No troszkę podniszczone, powiem szczerze. Ale ważne, że jeszcze jest. Aha, tutaj możemy zdobyć zbroję jakąś. Spoko. O, jakie fajne. A to jest mega. Dobra, dobra. Już teraz naprawdę idziemy do tego punktu, tylko jeszcze muszę się dowiedzieć jak. A tutaj mamy wejść do góry. Czyli musimy się cofnąć tak naprawdę, żeby wejść do góry. Aha, czyli do głównej sali po prostu. Czyli już teraz wyruszamy na misję. Odpalamy portal i gdzie się teraz udamy w takim razie? Gdzie jest nasz punkt podróży? Wybór misji. Ej! To jest to. Wow. Aha, to mogę sobie zrobić misje poprzednie, żeby zdobyć na przykład jakieś rzeczy, które ominąłem. Na przykład te zabawki. Tutaj mieliśmy 3 zabawki aż do znalezienia. Tutaj jednego kodeksu brakuje i jednej zabawki. I tak spoko, całkiem dobrze tam udało nam się wszystko znaleźć praktycznie. I misja, co to będzie? Baza kultystów. Myślę, że tak zrobimy sobie po pół godziny mniej więcej odcineczki. Znaczy ja będę nagrywał pół godziny, ile tam w montażu wyjdzie, to pewnie tam plus minus 3-4 minutki. I zobaczymy. Czy też będę się starał tą misję zrobić w maksymalnie 2 odcinkach, bo więcej nie ma sensu. Wyzwania misji. To opcjonalne próby, którym możesz się poddać w dowolnym momencie. Ukończenie wszystkich wyzwań misji zapewnia baterię strażniczą. Ej, dobre. Śledź swoje postępy w zakładce wyzwania. Okej. Dobra, będziemy się starać zbierać te wyzwania. Czy one gdzieś tutaj są? Mam tutaj gdzieś mapkę? Mam coś tutaj. Coś tutaj w kącie jest niby. Ale gdzie to jest, to ja nie wiem. To ja nie wiem tego. Dziwne. Dziwne. Ale tutaj mogę wejść? Nie, no bez sensu. Dobra, lecimy po prostu do przodu. Jak coś znajdę, to będzie fajnie. Jak nie, no to trudno. O nie, to był zły pomysł. No dobra, udało się.
Gdzie ja mam tak naprawdę się udać? Ja tak się boję skakać w przestrzeń. Chyba, że mam te czaszki jakoś uderzyć? Nie wiem. No dobra, skaczę. Zobaczymy, co nas czeka tam. No nic nas nie czeka. Śmierć. Ojej, ojej, może tak. Ha! Dobrze, szachmat. O, widzicie, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. No dobra, to jest jedyna droga. Tu mamy tarczę. Czy ja tam mam wskoczyć? Jak myślicie? Kurde, ta gra sugeruje, żebym tam chyba wskoczył. Więc tam wskoczę. O nie! Czemu do skoku nie miałem? Tam coś było. Dobra, mamy zabawkę. Mamy zabawkę gargulca. Tu jest coś! Tu jest coś! Ja chcę to, ja chcę to. Wejdźmy wyżej. Ej, to nie jest przyjemne. No nie. Okej, jeszcze raz. O, naprawdę ja muszę aż tak dużo robić? No dobrze. Tutaj mamy wejść już. A co to? Aha, stąd miałem sobie do tej czaszki doskoczyć, a ja już to zrobiłem. Okej. No dobra, zaczynamy zabawę. O! Sztosik. Dobra, palcie się wszyscy. Oj, mordeczko. Nie denerwuj mnie. I koniec. Miażdżymy czachę. Co to jest? Placówki. Jakaś pułapka nie chyba. Mogę dokładnie namierzyć jego lokalizacji. Mhm. No dobrze, spokojnie, ja go znajdę. To tak wygląda, jakbym miał tam wejść, ale jednocześnie nic to nie robi. A tutaj też są takie. Dobra, zobaczmy. To mi coś sugeruje. Wiedziałem. Wiedziałem, ale to mi nic nie daje. Tutaj mamy coś. Kurde, kurde. Dobra. Lecimy, lecimy. Wow! Się wystraszyłem trochę bardziej. A w sumie to jest nowy jakiś ziomuś, nie? Ojeju! Weź ty. No. Dobra, z głowy. Klucz kulturysty. Kultysty! Znowu ci kulturyści mi wyskakują. Zobaczymy. Pewnie to będzie bardziej kulturysta niż kultysta, ale dobra. Ojeju, jeju, jeju. A czy to tak automatycznie zadziała? Nie, to mogę chyba wykorzystać, jakbym chciał zaatakować te potworki wszystkie. A wiecie co? Ja bym sobie wziął aptekę. A jak tutaj mogę wejść? To się otwiera? Nie. A jak to strzelił? I co? Nic mi to nie mówi, nic mi to nie daje. To też nie. Znowu ten ziomek, wokalista. Zobaczmy, co nam to da. Witaj, Slayer. Czy nadszedł mój czas? Ciekawe, czy masz dość pary, by przeżyć w tej przeklętej cytadeli. No to się okaże. Ale uważam, że dosyć spoko mi będzie szło. No i spoko. O, jak nad głową przeleciało. Szkoda, że jak headshota nie walnę z tego granata, to mu nie wysadza głowy, prawda? Ale w sumie za trzecim razem wysadziło go całego, więc... Niech wszyscy śmiertelni inaczej się przygotują. Dobra. Już jestem gotowy.
Chociaż ja w sumie trochę bardziej nieśmiertelny, mam dwa życia w końcu. Póki co, póki mam te dwa życia dodatkowe, to jestem praktycznie śmiertelny, można tak powiedzieć. Dobra, mordy. Jak Terminator trochę. Przynajmniej tak zryja. Co my tu mamy? Słaby punkt. Antropokup. To potężny, specjalizujący się w walce na dystans demon, który w zwarciu atakuje miotaczem ognia. Słabe punkty. To działka ręczne. Ich zniszczenie osłabia jego pociski, uniemożliwia miotanie ogniem. Okej. Dobrze, dobrze. Czyli musimy celować w te działka jego. No i spoko, unieszkodliwiony chyba. Nie no, coś tam jeszcze ma, ale już nie może ogniem atakować. Przynajmniej tyle. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. A nie, ja chcę go wykończyć. Daj mi jeszcze raz, nie. Ja chciałem mu ten, zabójstwo chwały, ale dobra, jest jeszcze jeden, to spokojnie. Dobra, może tak. Żeby tak się nie ekscytować, ja najpierw sobie zdobędę wszystkie elementy, które potrzebuję od nich. Czyli podpalę ich trochę. O nie, zabił mnie. O ja, kozak. Dobre. Dobre, dobre. Ale on jest mocny. Muszę uważać na niego, on naprawdę ma duży damage. Całe szczęście, że miałem życie. Robi się coraz trudniej, wam powiem. To ja mogłem przecież wykorzystać te pułapki. Ale jestem głupi, jak zwykle. Dobrze, pójdźmy dalej w takim razie. Otworzyły nam się tutaj... O, spoko, otworzyły nam się kolejne drzwiczki. I dostaliśmy punkt pretorski, tak? Kurde, dziwne te nazwy. Co to jest? Okej. Na długo nam to nie otwiera. Ale niewątpliwie nam to będzie potrzebne. Tylko jakby to wykorzystać? No dobra. No co ty? Co ty gadasz? Przecież ja przeskoczyłem. Dobra, mamy to. Weźmy sobie troszkę amunicji. O nie, o nie, o nie, o nie. Muszę jak najszybciej życie zdobyć. Jaki wy macie damage? Ogar, ogar, ogar. Dobrze. Okej. Dobra, mamy to. Ja nie wiem, czy ja chciałem, bo myślę, że coś tutaj jeszcze znajdę. Okej. Właśnie nie wiem, ale ja stąd nie przyleciałem, więc tam może coś być. Więc tam chyba pójdę. Łojej, co to jest? No ciekawie wygląda. Dobra, wiecie co, ja spróbuję. Nie wiem, czy coś z tego będzie. A jednak. Mamy. Mamy dodatkowe życie. Ale chwileczkę, jeszcze nam została jedna rzecz tutaj. Aha, otworzyła się. Ano rzeczywiście. Aha, bo to było tutaj. Dziwne. Co ja zdobyłem? Klucz! Mamy klucz! Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj. No nie, nie trafiłem.
Dobra. Coś jeszcze? Zobaczmy, bo ja tam miałem jeszcze to. Okej. Okay. Oj, spoko. Szybko bardzo się ładują. I ma naprawdę mocną tą moc. Mocną moc, tak. Ma mocną moc. No niszczy, niszczy. Życie sobie weźmiemy, mamy full HP. Przydałoby się teraz zbroję odblokować. Czy coś tutaj znajdę jeszcze? Aha, bo tutaj jest wszystko tak polokowane. A tutaj się otworzą te drzwiczki? Nie. No dobrze, nieistotne. Otworzyły nam się kolejne wrota. Zobaczmy. Tarcze energetyczne. Karabin plazmowy jest w stanie szybko niszczyć tarcze energetyczne, wyzwalając przy tym zadającą obrażenia eksplozję. Okej. No dobrze, ale czy ja mi się chce... No dobra. No dobra. Powiedzmy, że to jest ich słaby punkt w takim razie. Ale mogę ich też przeciąć piłą, co jest też fajne i efektywne zarazem. Okej. Tam mam aptekę. Będę miał full HP. Przydałoby się teraz zdobyć jeszcze tarczę. Bo tak mówię o tej tarczy, a nie mogę jej cały czas zdobyć. Czy coś tutaj mamy? Nic tu nie mamy. Kolejne wrota. Zamknięte. No dobrze. Coś tutaj muszę zrobić. Czy ja tutaj muszę tak tylko stanąć, czy coś? A może te bomby muszę? No nie wiem. Nie no, tutaj nic nie zmieniło się w takim razie, coś innego. O, coś tutaj mam. No. I tam mamy kolejną rzecz. I teraz pytanie, czy to jest fabularne, czy też nie? Mam broń, no kolejna broń! Co to jest? Wyrzutnia rakiet! Wow! Tylko taka większa, nie? Bo mamy już te mini rakiety. A i co teraz, grubasie? I co teraz, grubasie? A, spalony! Tylko tych rakiet nie mam zbyt dużo, ale jak będę sobie odnawiał tą, w sumie, piłą, też będzie git. O nie! No właśnie, się za bardzo skupiłem, kurde, na tym i straciłem życie, bez sensu. Dobrze, znaleźliśmy jedno. No nie! Dlaczego mi to robisz, życie? Niby nie zginąłem, a zginąłem dwa razy, nie? Nie uda mi się, nie! O nie... Dobra. Przynajmniej tyle. Weźmiemy sobie to. Jest teraz bezpiecznie. Tylko straciłem wszystkie moje super z życia. No nie. Dlaczego? Dobra. I co teraz? I co teraz? Po co ja tutaj przeleciałem w ogóle? No nie wiem. Jakby miało to większy cel, prawda? Ej, tam coś jest. Tam coś jest, widzicie to? Tu mamy wejście. Coś żem zrobił. I to jest na czas. I to jest bez sensu. Bo co mi to daje tak naprawdę? Aha. Już rozumiem.
Nie z tej strony. Ciężkie będzie to. Dobra, jeszcze raz. Dobra, mamy to. Aha! Ej, spoko. Mamy runę, kolejną runę. W co teraz pakujemy? Mamy jeszcze dwa sloty tak naprawdę, więc mamy naprawdę sporo. To jeszcze bym sobie zostawił, bo jeszcze mi się nie znudziły te wszystkie akcje. Będziesz biegać szybciej, znacząco zwiększa kontrolę nad ruchem, jest nie. Wydłuża czas, nie. Gdy przetrwasz śmiertelny cios, no to byłoby spoko w sumie. Dobra, to mamy jedną już na zachętę. To jest efektywne, ale mi się znudzi, myślę, po chwili. Wrogowie zabici wyposażeniem lub chwili, gdy zostaną podobne działania, eskalacją czas. Zabity przez falę uderzają. Nie, no dobra, to weźmiemy sobie to na początek, co? No to się wydaje najbardziej logiczne w tym momencie i najbardziej przydatne. No. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Czy... nie? Naprawdę. Really? Ja mam pecha. Naprawdę, ja mam pecha. I gdzie teraz? Tam? Może jakoś tak? W sumie mógłbym na to wejść. Jestem ciekawy, czy mi to coś da. Znalazłem znajdźkę! Jest! Dobra. Co to? No dobra, coś zrobiłem. O ja, kolejne jakieś meduzo, coś tam. Meduzo... Tak, to chyba meduzo, tak by było. Jak to się nazywa, to nie wiem. Ale wygląda jak meduza. Dobra, już nie ma. Nie, 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 nie. Skupienie teraz, Tomek, skupienie. Dobra, rakiety. Inaczej się nie zabawimy, co? O nie, akurat w glebę wsiąknęła i nie widziałem kończącego zabójstwa chwały. Uspokój się. Otwieramy wrota. Mamy kolejne modyfikacje. Zobaczyłbym, co tak naprawdę do rakiety można by było. Wciśnij, by zdetonować wszystkie rakiety będące w locie. Przytrzymaj, by namierzyć cel. Oddanie strzału po namierzeniu spowoduje odpalenie 3 rakiet. Spoko, biorę. Podoba mi się to. To mi się podoba. Sztosik, dzięki. Okej, okay. Mam jakieś w ogóle zadanie do wypełnienia, bo mógłbym się za to w końcu wziąć. Czy o to chodzi? Czy jakieś takie mocniejsze? No nie wiem w sumie. Czy może w głowę mam celować? No zaraz się okaże. Czekajcie, bo ja tam byłem pewny, że coś jeszcze było. A może jednak nie było? Nie. To tylko moja wyobraźnia. Niestety. Coś tutaj? Nie. A widzicie, nie, 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 to nie wyobraźnia, to przeczucie, intuicja, instynkt. Dawaj, dawaj. Mamy kolejny punkt pretorski. Troszkę się zagubiłem.
A dobra, tutaj mamy przejście. Halo, otwierać. I co mam zrobić teraz? Chyba tutaj wejść pewnie. I co dalej? Okej, to muszę tam na górę wejść. Dobra, widzę. Już wszystko wiem. Już wszystko jasne. Okej. Bracia i siostry, potwór zbliża się do mnie, lecz jest słaby. Musicie nienawiścią dorównać jego woli. Tylko wtedy przyjdzie prawdziwe ocalenie. Okej. Dobra. Musimy wykończyć teraz tą całą chmarę. Dobra, robię drugie podejście. Nie pokazuję wam pierwszego, bo naprawdę długo to trwało, a po prostu chodziło o to, że mnie zabili tutaj, w tym miejscu. Więc teraz biorę się do roboty jeszcze raz. I już będzie spoko będzie. Tym razem się uda, mam nadzieję. Dobra, chodź tu. Spieprzył. Ogólnie to już wiem, jak zdobywać te osiągnięcia. Muszę te wieżyczki atakować tego robala. O nie, jak tu mam zregenerować się? Okej. O, w ostatnim momencie. Elegancko. Chodź tu, robal. Pyk. Robal. Jak go nazwałem? No w sumie ty bardziej robal. Gdzie wy? Nocy. Okej. Mamy to. Dobra, kto jeszcze został? Weźmiemy z shotguna. Nie mogę trafić. O już! Przez przypadek go chyba zabiłem. Dobrze. Wszyscy naprawdę? No tak. Pozbieram sobie szybko. Wiecie co? Tak już mówiłem, minęło nam właśnie, ja przynajmniej mam nagrania, no grubo ponad 30 minut. Więc pewnie zmontuję, wyjdzie około 30. Widzimy się w kolejnym odcinku, wejdziemy sobie do środka tej budowli i zobaczymy, co na nas tam czeka, więc do zobaczenia. To już koniec czwartego odcinka z Doom Eternal. Aby nie pominąć żadnego w przyszłości, zostawcie coś po sobie. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym kolejnym. I tyle ode mnie w tym odcinku, dzięki ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych już niebawem. Trzymajcie się, nara!